Nagle osobliwy, nieznany łoskot uderzył księcia w dekę piersiową, jak cios pięści. Oto z narożnego domu na przecięciu dwóch ulic, z domu cichego, śpiącego w cieniu swych drewnianych żaluzji, runął olbrzymi narożnik. Kupa cegieł z futrynami okien zwaliła się na środek ulicy o kilkadziesiąt kroków przed idącym. Zrazu nie mógł zrozumieć, co się stało, ale jakaś blada twarz w wyrwanym oknie Wraz palnął w tę samą ścianę pocisk, buchnął płomieniem, wyrwał drugą dziurę, rozleciał się na tysiąc skorup wartkich, ledwie dostrzegalnych, wiercących się w kilkudziesięciu miejscach na przestrzeni jakich stu sążni. Szczęście chciało, że książę stał o pięćdziesiąt co najmniej kroków od miejsca wybuchu, wskutek czego czerepy bomby przeleciały już nad jego głową. Jeden z łamków kręcił się długo na kamieniach ulicy. Gdy spoczął, książę, czając się, mimo woli podszedł ku niemu i wejrzał na nań z taką ostrożnością, jakby oko zapuszczał w przepaść. Zobaczył podługowaty złom żelaza, urywki na nim kutych obręczy, resztki tlejącego drelichu i smolnych sznurów. Karkas wyszeptał ze drżeniem. Ale nim spojrzał, nim to pomyślał, im wmówił, już kilka nowych piorunów padło na ulicy. Prały ją straszliwe kilku pudowego wagomiaru brandkugle, kugle. wyżygujące ogień przez trzy swoje oczy, ryczały lane walce knyplów, służące do targania wiązań wszelkiego rodzaju splątanych przez pracę ludzką. Pękały w powietrzu około drzwi i okien z hukiem głośniejszym od armatniego wystrzału świecące kule. Wyrzucały z bruku i ziemi leje sążniowej średnicy wielopudowe, jednookie uszate bomby i skakały naokoło jak gumowe piłki, ślepe granaty. Książę dyszał prędko, nogi się pod nim trzęsły, serce przestało bić i trzepotało się jak dzwon na trwogę. Widział był dotychczas walki fortów z fortami na kule, bitwy pułków na bagnety, ataki konnicy na konnice. Teraz co innego. Bombardują miasto, wymiamlał do siebie, brnąc dalej spłoszonymi kroki. Rozbijał mu głowę, miażdżył oczy, dusił oddech przeciwny naturze grzmot walących się domów, wrzask śmiertelny niewidzialnych ludzi, łomot i stęki wyrywanej ziemi, buchanie prochu, trzask drzewa, łoskot kamieni. Zielone drzazgi okiennic, zębate krzyże, ramiona potrzaskanych ram okiennych i futryn, strzępy i zwitki rynien z malowanej blachy, gruz czerwony glinianych dachówek, jak liście pierzchało to wszystko bryzgami w powietrzu. W rozwarte jamy okien i drzwi skakały kłęby ognia, zaduch smoły, dziegciu, prochu, gałganów palących się od zaprawy otaczał każdy dom płonącą atmosferą. Książę, wtulony we flamugę przy studni ulicznej, łypał na wszystko oczyma i przeciągał się od zimna. Madonna, madonna! Rozległ się za nim gdzieś u stóp okrzyk człowieka na ziemi. Rzucił okiem na czarną twarz, białe zęby, wysadzone na wierzch straszliwe oczy, na ręce błądzące bezradnie po nagim bruku. Wtulił się w mur jeszcze głębiej, przylgnął do niego jak płaskorzeźba. Nie podnosił oczu. Żeby choć prędzej, szepnął mu do ucha jego własny duch. Myśl tę usłyszał tak wyraźnie, jak głos owego człowieka, który się wił coraz ciszej na kamieniach. Zmęczone ciało wzdrygnęło się od kilku szlochów urwanych. Przycisnął płaszcz do piersi i wśród wzmagającej się orgi pęknięć strzałów dokolnych, wśród piachu z cegieł, czarnego dymu i ognia pożarów, zaczął usilnie nakazywać spokój rozbieganemu sercu. Namacał wreszcie wolą obojętność w ciemnościach wewnętrznych duszy, a dłonią rękojeść szpady. Odszedł stamtąd, ale dalej w ulicy przed kościołem San Rocco przejście było zagrodzone. Zapchała je barykada zwalonych ścian i gruzów buchających pożarem. Wiodąc ręką po murze obok którego postępował, trafił na bramę otwartą czy otwór wyłamany, wszedł do ogrodu. Skrzypiały wokoło drzewa, pękało i paliło się miasto. W głębi czarnych ulic kotłowały się straszliwe, nieustające, womity murów. Książę wpatrzył się o ślepymi oczyma W ów szczególny, jedyny na świecie Bełkot śmierci miasta W dymie pod sklepieniem spłonących kul Zbity kamieniami Ociekający krwią od zranień Łamkami kul Czarny od prochu Z płaszczem tlejącym w kilku miejscach Przeszedł do bramy Pradelli Z tyłu od miasta waliły się teraz perzyny Czad spalenizny I upał pożarów Nie stało powietrza na oddy Kanonierowie ledwie mogli ustać w dymie. Pod murem leżał porucznik Koblański, któremu urwało rękę w krytej drodze dwuramnika przedmostowego Pradelli. Książę musiał stanąć do roboty u boku Czechowskiego, niegdyś w kraju majora, awansowanego obecnie na kapitana. W tę bramę najzacieklej biły pociski ze wszystkich baterii austriackiej paraleli. Słychać było głuche stękanie od wiecznych murów i nieustanny łoskot brył cegły walącej się w zgniłą fosę. Dwa jednorogi, broniące gruzów wieży, rzetelnie tego dnia pracowały. Sam kapitan celował, chodząc od jednego do drugiego. Gdy Gintul stanął przy nim, spojrzał przez ramię, wskazał ręką granatnik, sam rzucił się na ziemię pod murem. Książę ujął dłonią dwa drążki celownicze łoża, nastawił, uregulował mosiężną suwaczkę w dioptrze i ledwie dostrzegając dalekie pola ogniowe szańców austriackich, wykrztusił ze schłymi usty. Pal! Czarny od dymu kanonier przyłożył żywy, mocny, kończasty węgiel lądu. Półokrągły ogon łoża skoczył w tył i szczęknął powstrzymywany w klinach legarów. Runął potężny, dźwięczny strzał. Książę był przy drugim dziale, schylił się, wlepił oko w dioptrę i znowu sennym głosem pal. Kiedy kanonierowie rychtowali pierwsze działo, wsunął głowę między policzki strzelnicy i wyjrzał. Grobla przed bramna była pusta, zalana przez białe słońce. Dalej pod dymem rozesłało się błoto pajolo, tak zielone kwietnot, porostów grążelowych, od lili wodnych, od mokrych szuwarów i tataraku, że oczu nie można było oderwać. Z okopów austriackich, które stały w drugim rzędzie, za linią barkanów i kurtyn, pękały co chwila w morzu dymów nowe, stoszkowate, śnieżno-białe ich słupy. Całe powietrze wstrząsało się od dźwięcznego łoskotu, a ziemia trzęsła się nieregularnymi drgawkami. Książę wrócił do roboty między kanonierów, których białe ze zgrzebnego płótna lejbiki przemieniły się w ciemne łachmany. Pod czarną plamą wylazł na ich plecach i barkach, ręce mdlały od wprowadzania łóż na miejsca. Tylko białka oczu błyskające świadczyły o rozpętanej i wściekłej sile. Nadjechał generał Borton ze sztabem. Już wówczas słabła Kanonana, miasto płonęło. Ludność, schroniwszy się do piwnic i lochów, nie ratowała swego mienia. Nad wieczorem tegoż dnia, po obustronnym zaprzestaniu walki, książę Gintu szedł przed samym zachodem słońca do Milioretto, gdzie było czoło boju. Minął bramę Pusterla, most arkadowy na Corso della Barca al Palio. Zielona od skrzeków woda zakisła i nieruchoma gnijąca pod korzuchami grzybienia pełna była gruzów i strzępów. Wierzby i eukaliptusy wysysające wilgoć z błot były pościnane albo podarte. Na poszarpanej drodze tarzały się niebieskawy od spalenizny czerepy bomb i rozprysłych kul. Smutek śmierci ściskał serce żelaznymi klamrami na tej drodze samotnej. Minąwszy Palazzo Del Te, książę szedł ku Milioretto, śliczną niegdyś platanową aleją. Nie ocalało tu ani jedno drzewo. Ogrody były zryte, same groble i forty uszkodzone nadzwyczajnie. Były to ślady bombardowania tych miejsc, specjalnie poprzedniego ranka, kiedy nieprzyjaciel wyrzucił 5114 pocisków granatnikowych i 824 bomby. Idąc po groblach obok upustów między cuchnącymi kanałami książę nie znajdował w żadnym z fortów aksamitowskiego. Miał polecenie od generała Bortona oświadczyć ustnie szefowi baterii polskiej, że na zajutrz całe przedmieście San Giorgio będzie bez strzału oddane nieprzyjacielowi. Załoga wyjdzie w nocy bez szelestu. Wszystkie siły należy wytężyć ku obronie milioretta. Przybywszy do Strzałczanu, dwurannika wysuniętego na czoło układu wszystkich szańców, bastionów, redanów, kurtyn, lunet i biretów, znalazł olbrzymie zmiany. Wszystkie podmurowania milioretto były na poły zburzone, palisady zgorzały. W chwili, gdy książę przyszedł, Aksamitowski po kilku dniach i nocach walk nieustannych spał snem kamiennym. Oficerowie i kanonierowie byli tak spracowani, że drzemali stojąc, półleżąc, zwisając z łóż wozów prochowych i armat. Noc zapadała. W ostatnim blasku dnia widać było z bliska najszerszą gać błot zginających się ku minci. Jezioro Pajolo, przeobrażone teraz w bagna, których środkiem ciekła leniwie zgniła rzeczka, porośnięte było gajami nieprzejrzanymi trzcin jasnożółtych, szelestnych, sitowiem, tatarakiem i rokiciną. Gwar szpaków rozlegał się tam na całej przestrzeni groble prowadzącą przez błota do wioski Cereze na zajeziżu widziało się w całej długości. Książę tak przecież był zmęczony, że ledwie spostrzegał i słyszał, ledwie widział, gdzie jest. Powtarzał sobie w myśli raz za razem zlecenia i czekał. Wszystkimi siłami ciała starał się, ażeby ustać na nogach. Wszedł po drewnianych stopniach na bunket szańca. Miejsce wyniesione nad poziom, gdzie stają obrońcy, żeby strzelać ponad ziemne przedpiersi. Przechadzał się tam i na powrót między jednym działem a drugim. Te posępne, spracowane spirze zdały się w tej chwili drzemać tak samo jak ludzie. Posłaniec uczuł, że jest tu między wszystkimi sam, sam jeden czuwający. Zajadłe ćwierkanie szpaków przemieniło się w dziką melodię. Roje komarów wirowały tu i rzuciły się na twarz. Wstrętne myśli rzuciły się na duszę. Gdy tak błąkał się, głową przewyższając oter da pi na sypuszańca, i gdy zabrnął w najciemniejsze pieczary smutku, dano mu znać, że szef stał i czeka. Książę zdał mu raport i zarazem poprosił o pozwolenie udania się na spoczynek. Aksamitowski, usłyszawszy wieść chojobową, chwycił się za głowę i siedział przez chwilę bez ruchu. Potem dopiero przypomniał sobie drugą prośbę i zaprowadził księcia do boraku w głębi sąsiedniego Boned de Pretres, gdzie sam spał niedawno. Gintud przycupnął na wygniecionym posłaniu i wnet usnął. Miał sny straszliwe, sny niezapomniane na całe życie, w których zamknięte są światy samoistne, prawdy nam tylko samym wiadome i zjawiska prawdziwie nieziemskie. W tym śnie pamiętnym książę przebiegł jakieś inne, całkowite życie od jego początku do końca. Zapamiętał niektóre tylko kształty, łamki, blaski widzianego świata, i jego mglistą całość. Kilkakroć skakały na jego piersi pociski przeraźliwe. Uderzały, wypadając w ciemności, naprzód w ziemię jak lane kule, a potem mknęły koło uszu na podobieństwo wielkich z skarabeuszów niezwykłej wielkości. Wrażenie ich przelotu, ich muskania twarzy szorstkimi skrzydłami było nie do zniesienia z przesennym miękkiem, którego z piersi nie można wyrzucić. Uciekał, przeczuwając, że znowu padnie, odbije się od ziemi i skoczy kula skrzydlata. Wtem tę trwogę senną, straszliwszą niż wszystko na rzeczywistym świecie, zgniótł gromadny wrzask, jęki, łoskot broni. Książę wyrwany z twardego snu ocknął się, ale nie widział nic o sobie. W malaryjnej półwiedzy siedział na posłaniu i patrzał przed siebie. W czołach i barkach biretu, w narożnikowych szczególniej kątach ujrzał tłok artylerzystów mocujących się jakby w czasie ćwiczeń gimnastycznych. Żołnierze wielkiego wzrostu przełazili przez wierzchołki przed piersia, a tu rażeni śmiertelnie wyciorami, drągami, bagnetem darli się do armat. Gintut nie mógł pojąć, co to za ludzie. Widział w blaskach ognia ich niskie czarne kapelusze z białą obwódką, białe z ciemnymi potrzebami mundury, szerokie czerwone pasy, ciemne spodnie i czarne kamasze. guay bi, zabi, wrzeszczał obok niego jakiś podoficer, pędząc naprzód z bagnetem. Regiment Franca głaj. Myślał książę, rozumiejąc teraz dopiero, co się dzieje. Tymczasem już wszystkie armaty były opanowane. Infanteria austriacka, prowadzona do szturmu przez pułkownika Ritt von Lattermann, pchała się ze wszech stron na okopy. Olbrzymi kanonier austriacki w ciemnopiaskowym mundurze obuchem młota wbijał Bretnal w zapał granatnika. Ale jednocześnie przez wąską szyję szańca krokiem żelaznym a cichym nie wybiegła, lecz zaiste wskoczyła jak pantera kompania grenadierów polskich. Książę zerwał się ze swego miejsca, znalazł szpadę i biegł do szeregu. Szerokie bagnety weżnęły się w Austriaków. Zwarty zastęp przebił najbliższych napastników, ale wdzierały się nowe ich szeregi. Zawrzała bitwa nie na bagnety już, lecz na kolby. Rozwścieczona garść sięgnęła po gardziel wroga. Zrzuceni w ciemność przez wież chrzańca, tonęli w fosach. Bili się na moc, szarpiąc bronią mundury. Rosła kupa trupów i rannych. Wreszcie wnętrze biretu opustoszało. Napastnik zginął lub wrzucony został na zewnątrz. Kompania grenadierów chyżym krokiem wysunęła się przez szyję i wsiąkła w ciemność. Gintut szedł za nimi. Broń do ataku, krok żelazny, oko wlepione w mrok. We wszystkich naczelnych szańcach wrzała walka śmiertelna. W fosach, między palisadami, w martwych kątach narożników słychać było ciosy i jęki. Kompania idąca naprzód przez rowy, przez wały rannych i trupów dojrzała przed sobą białe mundury. Wzięła je ścigać wilczymi susy. Wnet byli w bagnach. Już stamtąd dochodził szczęki ryk boju. Dopadli. Wrzask z tyłu przebitych, rozkazy oficerów szczujące do żyzi, przekleństwa, skomlenie rannych. Chyżo zdobytą szpadą szedł książę porwany przez uniesienie. W pewnym miejscu kupa białych, obskoczona przez cisalpinów i polaków, biła się po paz w błocie. W trzcinach wyniosłych, suchych, trzeszczących, żołnierze tworzyli zwarte koło, kogo bagnet dosięgnął. Tego spychało w bagno, w żywy grób Kolba go dotłukła, a obcasy wdeptywały w bajoru, Żeby nie zapadać się w błocie Stawali na żywych jeszcze ciałach I z nich prali w tłum uciekający W pewnej chwili kule ogniste oświetliły całe Pajolo To Redel wyczuł swym ogniem skradających się Pod wodzą kapitana artylerii Szmita Oraz inny oddział pod kapitanem Martynowem pław przebywający rzek. Strychowana z bateriów DLT runęła na nich kanonada. W wybuchach prochowego ognia książę widział dokoła zbroczone bagnety i lufy, Żgającą z ran krwią zlane piersi i gęby, wyszczerzone zębce, wywalone straszliwe oczy. Krwawe szpony wszczepiły się w czyjeś włosy. Nowy blask, własna szpada, cała jak piorun. Czerwieni się i cieknie gorący ogień krwi, nowy cios, porękojeść. Dłonie, palce kurczowo chwytają idącego za nogi z głębi trzęsawiska. Zduszone rzężenie gardzieli, bełkot ust w błocie, trzask trzcin. Ktoś ucieka, szczęk kolby o czaszkę i cichy płacz. W samym kanale Pajolo zapaśnicy siepali się pierś w pierś, dusili się wzajem za gardła i spychali na wieki do jam śmierci. Coraz już rzadziej, ale coraz wyraźniej rozdzierały ciemności gromy nieludzkich ryków i krzyki zemst.